Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafesolec, a ja witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015 na Knuston Farm. Ze mną Brączek. Cześć. Jest i Tanas. Cześć. Cześć. Nie ma Adama. Cześć. I w dzisiejszym odcinku, szanokosy, pogoda idealna, u nas też również. To ja wsiadam w John Deere'a, oczywiście tutaj zajmuję sobie z Fellą taki dość fajny zestawik, myślę. Brączek będzie próbował ogarnąć tą oto maszynkę, naprawdę fajna, nowa, zobaczymy jak się spisze. No i Tanas naprawdę, na myszkę Tanas, jak coś to masz podnoszenie tej leli, nie tej przyczepy, do transportu i do tego, także naprawdę super to wygląda. Myślę, że fajne zestawiki, spodoba wam się to. Nie otwierają się drzwi, trzeba się włamać niestety. Dobra. Który ma taki klakson jak od Tira? Ja. Burżuazja, proszę ja was. No jedziemy tutaj właśnie na łąkę, która znajduje się za łąką obok. Niestety tu miały być organizowane miały być pokazy, ani nie przyszedł. Więc... Kurwa, co to? Kto ma taki... Boże, Tanas! Kto ma taki klakson? Ja. To nie, to ten, ten debil tak. O Boże, a ty komuś zawibrowało chyba. To osobowy. Osobowy. Brączek, ja nie wiem, mamy chyba podobną szerokość, więc jak chcesz, to może lecieć teraz... Jacz. Ale strumyczek tutaj ten... Ale tak, weź bo mi się siku chce od tego strumyka. O Boże, serio? Czekaj. Które się włączyły? Dobra. Ten za nim ogarnie teraz. Moment. Przednia jeszcze. Muszę usypiać już. Dobra, jacz. Idzie? Jacz. Dobra, wreszcie to działa. Pana, stań sobie gdzieś. Stoję na poboczu. Powiem wam, mordeczki, że to jest trzecie podejście naszego odcinka dzisiaj nagrywane. Ej, chyba jednak nie, Brączek, nie? Poczekaj, może ja przyjadę na szybko tą łąkę dookoła, okej? A czemu? No bo jest za duży, zobacz, po co masz tak zwijać? Poczekaj sekundę, ja to objadę na prędkości na momencie. To uwaga trzeba od tego, żeby kosiarki nie pokrzywić noży. I ogólnie coś miałem powiedzieć, trzeci raz porobiłem podejście do tego odcinka z racji tego, że miałem wcześniej fajnego John Deere'a, naprawdę fajny, jeden chyba z najfajniejszych John Deere'ów, ale niestety miał coś z tylnym podnośnikiem, że wszystkie tylne kosiarki, jakie podłączaliśmy, były za wysoko i łapały gdzie nie gdzie tylko i myśleliśmy, że to wina kosiarek, ale po trzecim razie skapnęliśmy się, że jednak to wina John Deere'a, zmieniliśmy John Deere'a. Dobra, spróbuj wbić jeszcze raz, Brączek. Bo Brączko, nie wiem czemu, ale wywala od czasu do czasu. To nas duża ta łąka. No spora, jeszcze ci pół zostało. No tak akurat Brączek ten, opuszcza serwer i Brączek zaraz dołączy do serwera jeszcze raz. W ogóle nie wiem, jak mi będzie tak wywalać, to będzie lipa totalna, ej. No. No i to takie zlagowanie, no niestety musicie nam to wybaczyć. Nie wiem czemu. To lag? Wbija tam. Wbijam. Kurwa, jak nie będzie wywalać, to będzie lipa, ej. Dobra, jakoś ogarniemy, najwyżej z Tanasem tylko, ale nie, no to tak to za dużo roboty będziemy mieli. Dobra, miejmy nadzieję, że synchronizacja przejdzie szybko. No i mówię, trzecie podejście do odcinka, ale wreszcie się udało, zmieniliśmy John Deere'a i wszystko jest nawet w porządku. Mamy dzisiaj niedzielę, postaram się to dzisiaj wam wydać, tak troszkę już jest godzina chyba tam koło drugiej. Ale mam nadzieję, że na wieczorek pojawi się ten chociaż farming, żebyście mieli coś do oglądania. Na jutro prawdopodobnie bolusiowo polecimy, jeśli się wszystko uda. No tak, byśmy musieli dzisiaj na wieczór nagrać. No to prawdopodobnie się uda. Mam nadzieję, że Adam będzie. Także postaramy się. Kolejną rzeczą jest właśnie, wczoraj nam fajnie dzionek zleciał, byśmy na sianokosach u Maćka. Materiał mamy nagrany, możecie spodziewać się filmu u Brączka. Jeszcze nie sprawdzaliśmy ogólnie materiału, jak nam wyszedł, ale mogę wam powiedzieć, że ty może raz przy razie polecę, co? Czy nie? Żebyś ten już mógł tu jechać. Ja sobie teraz... nie, czekaj, poczekaj, ja sobie... Dobra, to ja objadę dookoła. Dobra, ja wiem, co mam robić, tak, że mi nie musisz mówić. Dobra, Krzychu, to ja już nie mówię ci. Nie sprawdzaliśmy jedynie, kochani, jak ten materiał wygląda, ale po ujęciach wyszło dość fajnie, we dwóch naprawdę fajnie się nagrywało wczoraj. W półtorej godziny mieliśmy dość sporo materiału, bo Brączek miał ile? Ty miałeś ponad 100 ujęć? 120, no. 120, a też mam koło stówki, także jest całkiem okej, nie mamy jedynie GoPro, ale uwierzcie, że wczoraj trafiliśmy na taką pogodę, że było słońce akurat z góry, godzina 12, a na GoPro jednak nie ma to takiego fajnego efektu, a wiecie, przy GoPro trzeba chwilę czasu spędzić, bo tu wsiąść, wysiąść, zatrzymać się itp. itd. Także nie było sensu, ale tu zresztą wygląda fajnie, a ty jeszcze go nie rozłożyłeś. Ja, on jest rozłożony, ale ja zgrabiam tylko środkową, bo chcę odgrabić od tej krzaków. Dobre, no i właśnie fajna ta zgrabiarka, powiem wam szczerze, że inny trochę model był, bo byłem na takich pokazach bodajże w Oświęcimiu, Oświęcinach? Jakoś tak, może ktoś pamięta, New Hollanda, ten nagrywaliśmy z Roll Serwisu, pojechaliśmy z nimi, była właśnie taka zgrabiarka, powiem wam, że nawet fajny efekt, jak są duże łąki,
to naprawdę to fajnie, dość fajnie zgrabia, tylko trzeba mieć no pole stół, można tak powiedzieć, nie? Ale jeśli chodzi o sprawdzanie się tej maszyny, naprawdę jest całkiem fajna łąka. Łąka jest dość spoko, są ogólnie 4 łąki na tej mapie. Wszystko jest ok, gdyby była bardziej zoptymalizowana. Niestety trzeba byłoby teraz pousuwać troszkę z niej rzeczy, takich jak na przykład ten pociąg, który nam ciągle trąbi i troszeczkę jednak muli. Trzeba byłoby pousuwać też ten balon, bo przy nim jak się podejdzie jest 5 FPS-ów. Także też jest to niepotrzebną rzeczą. Na pewno też drzewa, dużo krzaków, te bariery gdzie się znajdują, także no to wszystko jednak troszkę laguje. Ale mapa jest przekozacka, jako na taką mapę zagraniczną moim zdaniem najbardziej mi się spodobała. Jakoś tak nie przywiązuję do tych map większej uwagi z racji tego, że na żadnej zagranicznej mapie wprawdzie nie podoba mi się ten gospodarki, wprawdzie nie ma tych gospodarek, można powiedzieć, że to są jakieś tam hale, biny, coś w tym stylu, nic więcej. Czekajcie, ja sobie mógłbym wprawdzie... Co ty zrobiłeś? Czekaj, bo ja pierdziele wszedłem. Chciałem... Co ty zrobiłeś? Co? Tu. Gdzie? Tu. A nie, mogło się wyłączyć, wiesz, mogło jednak się wyłączyć. Nie wyłączyła się, tylko chyba się tutaj nie łapała, jakieś dołki, górki były. A mogło być, wiesz? Chciałem z góry teraz kamerę, dobra, teraz powinno być okej. Okay. Czekaj, o czym ja mówiłem? Boże, mi się pogubił, tak szybko coś nabiłem. Kurna, dziadzi. Nikt cię nie słuchał. Aj, no to widzisz, to ten problem, że kurde, teraz nie wiemy jak zacząć. O kurwa, słuchawki mi spadły. Boże, ja się bałem, że szerszeń przeleciał czy coś w tym stylu. Nie, słuchaj, chciałem ze ucho odkryć, żebym cię słyszał bardziej. A, coś mówiłem o tym zarzeczewie, że właśnie tą... A nie, to później już, no, no dobra, mniejsza z tym. No i właśnie wczoraj Tysianekos nagraliśmy wreszcie coś. Miało być jeszcze vlog, ale później postanowiłem, że nie ma sensu do vloga, bo tak, wiecie, 3,60. Trochę głośno na tym polu było, w każdej 60 też by było głośno. I ona ma coś takie niedocięcia momentami. Tak jak ta, co dzisiaj u mnie kosiliśmy. No. Ale ogólnie bardzo fajnie chodzi. Jak na dźwięki daje w górę... Teraz nie nudzi ci się do biegania ze mną? Nie. Wprawdzie teraz zaraz będę startował z obrączkiem. Nie. Ile ty na godzinę wolę jeździsz? Nie wiem, ale pełno ile matka lektura mu dała. 20? Więcej. 25? Co ty gadasz? No ty no jak 40 kubota latała? Kurwa, dobra, to ja też przyśpię się. No to jeździ. Znaczy ty byś mógł trochę uważać, bo ty jedziesz od krzaków, tak? Tutaj nie trzeba nic mnie zaraz dogonisz, a tam nas... Wiesz, czy jak ludzie przyjdą na pokazy i co to będzie? Pourywane maszyny? Wiesz, tu i tak nikt nie mieszka w okolicy. No jak nie? Mieszka Zenek Martyniuk? Ten Pudzian mieszka? Pudzian? Jest tu! Ty to ten New Holland może... Nie, on miał trochę mniejszego, wiesz, na nas tak mi się wydaje bynajmniej. Teraz mi to jebo. No Brączek, to ładnie widzę, odgarnął nawet, to po ile ty latasz? Ty równą prędkością lecisz. Nie, ja teraz tak przyspieszyłem, bo mówię, że jak ty tak kurwa jedziesz szybko, to ja mówię trochę nadgonię. Nie, ty z tym możesz chyba jeździć dość szybko. Właśnie bo z tym... Nie? Ja bym zapiął tą gwiazdówkę polską, to wtedy muszę to. O Boże, to słoneczko. O kurde, ale by to wyglądało. Tu z takimi John Deere'ami, ale ty, to dość spotykany, pamiętam, że gdzieś kiedyś jechałem i właśnie taki John Deere z kosiarkami tnie, a z tyłu normalnie, wiesz, ta, tylko że na tryb roztrząsania była przełożona. Dobra, teraz trzeba tak. A ty już tu jesteś, dobra, weź czekaj, się pojedź. Czekaj, jadę, poczekaj, wytnę akurat. Teraz poczekaj, bo ja muszę teraz rozkminić. Dobra, wiem gdzie. Tak. Dotnę sobie ładnie. I tak, dobra. Ale tu chłopaki mają zestawy. Nie, no myślę, że fajne takie siano. Miało być na początku balota mieliśmy robić, ale później się tak postanowiłem, że jak wejdziemy w trójkę, tak to by musiało być ze 2 odcinki, a tak to w jednym odcinku praktycznie to zrobimy. Zobaczymy, może u Thanasa polecimy sobie w balota, tak to żeby troszkę to inaczej wyglądało. Kurde, te mijaki trochę tak psują ten efekt cięcia. Szkoda. Bo... Dobra, Thanas, dawaj za mną. Dobra, wiem gdzie. Tak to fajnie by to wyglądało. Ale myślę, że nie jest tak spoko dobrze. To jest, kurde. No naprawdę to jest spoko. Tym jeszcze wiesz, no właśnie to jest to, że masz tych kilka trybów, nie? I jak masz gdzieś jakieś trudno dostępne miejsca, to ty sobie tym fajnie wygarnie. Masz mod pasażera? Pewnie nie. Szkoda, bym z tą pojeździł i ludziom pokazał jak to wygląda. Bo ja już nie będę tak to rozkminiał tego ty sobie. Ty zaraz muszę na drugą łąkę przyjechać, nie? No pewnie tak coś zrobimy w tym stylu. Bo ty małą łąkę gdzieś jak masz. Nie, to jest taka no średnia, ty, tak ci się wydaje, bo ona tu już się zbiega, ale tutaj ona się rozchodzi jeszcze, zanim ja to pokoszę. Ej, nie wiem, czy do końca dojadę, ty. Co ty gadasz? Tylko 50%, ty. A to ma 32 tony. To weszło trawy w chuj. To zobacz, jakie pokosy z tego robi. Ale ty jak, to szeroko grabi, a ja jeszcze tamtym tylko jeden rządek wziąłem, nie? No, no właśnie, wiem. I co, a później jak to masz zamiar zgrabiać, na jakąś jedną stronę, czy co? Nie, no ja będę sobie jeździł, tak jak... Tak jak tym słoneczkiem, teraz poczekaj. Dobra. Tak jak tym słoneczkiem się jeździ, że raz jedną stronę, wtedy drugą. Jok, minie. Nie wiem, tu może większy poprzeczniak ci tu zrobić? Nie, chyba nie, chyba damy radę, nie? Dobra.
tuż sobie wykręcimy, także mówię, już mamy ponagrywane, no tydzień mi obrączka już zleciał. No tydzień równy, bo dzisiaj niedzielka, byłem w niedzielę, no w tym tygodniu jakieś większe plany mam. Chciałem to wywieźć. Wiesz co, biogazownia jest tu blisko może, wiesz? Jedź na jeden season, jak ci na biogazowni nie przyjmą, bo mamy tam trochę z nimi na pieńku, to będziesz woził po drodze tam jak jest... Tu, o, ty! A ty tu jest... Nie wiem, czy tu nie ma po tej stronie, nie? Jak ty tu stoisz? Gdzie ty poleciałeś teraz? Zobacz, co tu się ładnie dzieje. Jedź ty wywoź, bo tu czasu nie ma. Nie ma opierdzielania się z tą... Ole, ile masz? 32 tony, nie? 34. Opierdziel, 34 tony... No jakby tak było, to by naprawdę mleczarze, znaczy rolnicy nastawieni na mleko, na krowy, naprawdę by mieli rarytas, kurde, w tamtym roku i w tym roku też miejscami nie jest za kolorowo. Jakby tak sypało, to... O właśnie, można sobie... To podoba mi się to w tej przyczepie Leli, że można sobie ją na czas transportu właśnie tak podnieść i na tylnią oś bardziej opuścić. Dużo daje. No, ciągnik nie zostaje, tak tylko wiesz, jak byłem... O kurde, jak poszedł fajnie. O Boże, bokiem! I obal tego, bo ty wiesz, że trochę ton masz. Ale brakowało mi tak... Wygląda. Brakowało mi takiej akcji właśnie na kanale. Znaczy, ta seria mi tak pomogła. Powiem wam, że też ostatnio spotkałem się, brączkowie już pokazywałem, spotkałem się z jakąś mapą USA. Naprawdę fajny klimat. Więc będzie można sobie ją też pograć. Czekaj, gdzie ty jedziesz? Wiesz co, ty, może ja zrobię ten cypel. Czy jak nie? Chcesz, możesz zrobić tam. Bo właśnie nie, bo tu mi niedużo zostanie. No spoko, spoko, rób się tam wtedy. To ja sobie to zrobię. Fajne animacje ma. Ja powinienem to zrobić. No właśnie to też widziałem, że animacje ma fajne. A czasem ktoś jej nie nagrywa na YouTube? U Killer Kroka widziałem zapowiedź, dlatego ją wziąłem. Bo było kilka takich różnych, ale one, tak jak sam Broczek nie mówił, że one na MP nie działały. O Jezu, jak on trąbi. Teraz się tam uważa, żebyś nie wymusił. No nie, to już jestem obiegazowny. Jak? I przyjmują? Cześć, cofam. Dobra. Oby przyjęli. Przyjmą na pewno, czemu mieli wrócić. No mówię, tam nie mam zapłacone jeszcze z nimi, wiesz. Rachunki tylko. Jo, z rachunek za... Przyjmują jak nie. Jo, biorą tam, kurde, jak do siebie. Dobra, to tam będziesz miał blisko chyba wozić. Nie, niedaleko to jest. Niedaleko. Dobra, jeszcze tutaj mijaki, bo będę po drodze teraz kosił, gdzie będę mógł. I teraz jeszcze tam, który dalej, nie? Tak, ja już to jadę dalej. Czekaj. A i chciałem ci tu jeszcze to złapać przed tobą, ale dobra. Nie, no jak fajna tekstura jest pod tą prawą, taka żółta. Znaczy, kurczę, no, tak na początku mnie to trochę, jakby to można powiedzieć, odepchnęło, bo tak, no nie wiem, dziwna tekstura, no bo zawsze jak się kosi trawę, wprawdzie, ty, może i to nie jest źle, bo przecież jak skosisz teraz trawy, to masz tak jak prawie i że po rżysku, nie? No. I masz taką teksturę, więc no, jakiś tam zamysł pewnie na to był. I nawet dobrze, no bo mówię, to w końcu jest inna trochę seria na moim kanale i też dobrze, że takie rzeczy się tutaj dzieją. Troszkę inaczej to wszystko wygląda. Fajna miniaturka powinna z tego być. No, ale to już sobie na spokojnie zrobimy. I zgrabiam na tą stronę. Jo, źle zrobiłeś. Czemu? I co? O Jezu, jak ja żem się przestraszył, ja myślałem, że to ja jadę obok ciebie. I ja tak skręciłem. Dobrze zrobiłem. No i co, i teraz zawiniesz i... Tak? Zawinę i z tej strony zgrabię na to. Takie duże pokosy. A po cholerę takie małe. Przecież on i tak zobaczy, ile on jeździ. No wprawdzie... No dobra, zresztą jak rób jak chcesz. To ja może też polecę przy tej stronie od razu. A jak ja miał inaczej zgrabić? Że stąd na tą stronę walić? No. Właśnie o to mi chodziło. Byś miał tak to... No bo to bardzo dużo zbiera, to ja nie wiem, ty on nie przejedzie nawet 10 metrów. Na radę, dobra. Ej, to ja jadę tędy, nie? Jak ty masz tam zamiar tą stronę tylko zgrabiać. No dobra, jeźdź jak tam wolisz. Jo, to nas... jak ci pewnie procent? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak ci leci pewnie, nie? 30. Ale zestawy, ty! No to nas przynajmniej będzie o robotę, a nie będzie... Myślę, że kiszon... Kurde, szkoda, że nie zrobimy już tego, bo kiszonkę z obrączka by się tu zrobiło. Jak ty nie masz... Nie możemy zrobić? Nie będziecie źli? Napiszcie w komentarzach, czy będziecie bardzo źli, czy nie będziecie bardzo źli. Jak zrobimy w następnym odcinku, tak trochę nie po kolei pracę, ale byśmy zrobili kiszonkę. Jeszcze po kolei. No bo no, ty, no sianokosy, teraz dopiero po żniwach jesteśmy. No to właśnie, no przecież żniwa miną, sierpień się żniwa kończą, początek września kiszonka już idzie. No wprawdzie ją mieliśmy tam jeszcze obok. No dobra, to dobra. To w następnym odcinku ogarniamy Adama i lecimy sobie zajebistą grubą akcję. Czyli kiszoneczka, tylko trzeba będzie mapę upiąć, bo inną teksturę damy, bo jest totalnie do dupy tekstura kukurydzy. Nie wiem czemu wcześniej już jej nie wymieniłem. Oryginalna, nie? Ja, oryginalna jest. Też mi się to nie podoba. Weźmiemy tą, co mam na Borusiowie. No, i będzie kozacko będzie wyglądać. Akurat te dwie kukurydze posiałem specjalnie przy biogasowni, co wywaliło ci. Tak. O, ładnie trąbisz teraz. Czekaj, że ja tu dotknę sobie. Jednak trochę źle poleciałem, bo się zobaczyłem na brączka. Niestety, no dobrze, już chociaż trochę porobiłeś już. No tak sporo zrobił. Zanim ja przyjadę, to... Ja nie wiem, czemu mnie tak wywala. O, i ten lak.
Jo, no wyjąć internet. Cio. Jak ty masz przeglądarkę włączoną? Tak, przez przeglądarkę nie wywala, no. Połączenie internetowe tracimy. Komputer rady nie daje. Komputer sobie rady nie daje. Wietrzenie tam mamu kurde wenty, żeśmy mu wiatrak ten wsadzili, co tam za nami zawsze był. Jakoś chodzi. Gdzie on jest włączony w ogóle, nie? A nie słyszę go. O kurwa, jeszcze na trójkę. Weź go zgaś. Ja pierdzielę, gorzej jak będzie szum. Nie będzie szum. Bronczyk nie stał. Będzie tu. No dawaj, szybko. Dobra, jest git. Powinniśmy teraz już. Mam nadzieję, że do końca odcinka już. Teraz ty nie masz tam czasu, nie? Kurde, na kamerze też nie mamy czasu. I pewnie mi ciągnie daleko pojechał gdzieś. Musiałbym obrócić. Ja pierdolę. Dobra. No dobra, zwin to. Zobacz, bokiem strzelę. Wiem, widziałem. Dobra, zwiniesz to jakoś. Jezu, ja tu łapię tak pół na pół, ale dałem radę. Kurde, wiecie co, ja się cofnę po tego mijaka, bo mi się to nie podoba. Gdzie? No i ta teraz znowu załączanie całego trybu. Ale nie, dość fajne to zanimowane jest. Na pewno takiej innej animacji niż w innych maszynach, więc się nie jest do podpieprzenia to. Dobra. Widać, ktoś od podstaw to musiał robić. Fajny pokos z tego się robi. Fajny, taki duży dość. No ale ty no, nie ma się co dzieje, weź takim czymś z win na dwa, to ja nie wiem, czy by dało radę taka i to wciągnąć. Czemu nie? Nie no, rotor wprawdzie ma, ale to na pewno by tak szybko sobie ta nas nie pojeździł, jak teraz jeździ. On by tam z 4-5 na godzinę musiał śmigać przy takim pokosie. Mnie się wydaje, on by ją przydusił. Przydusił, no co ty. Albo tak jak wczoraj by znowu patyk wciągła, ja byłem silny, nie? Że prasa taki badyl wciągła. Normalnie jak ręka brączka. Ciągnikiem wyciągali. Ciągnikiem musieliśmy wyciągać. Fajna akcja, ale bardzo, że się tam nie pokrzywiło nic za bardzo, tylko te dwie, nie wiem jak to się nazywa przy podbieraczu, co te widełki takie są, wiecie, podbierają to. To się jedynie wygięło, a reszta nawet w miarę się tam trzymała. Też trochę się tam nam zapychało, to ale myślę, że nawet materiał spoko, no takie wiecie, kaszubski klimat, 360, góry jak cię nie mogę. I jakoś tam daliśmy sobie radę. Dobra, ja tą łąkę skończyłem wprawdzie, to mogę sobie teraz to powyłączać. Ale fajnie to słychać. Weź teraz Atanasa ciągnie. Właśnie Atanas, dasz ten i będę mógł się zmienić? Mhm. Gdzie jesteś? Czekaj. Tomasz, poskładaj sobie kosiarkę. Ty już co robisz? Nie, zobacz, masz, idę zobaczyć jak... Ole, pokos. O kurde. To byś ten brał, nie? O. Gdzie ty masz kosiarkę? Jest tam pod końcem. Dobra. Dobra, ja tu poprzeczniak zgolę. Znaczy, no tak, w środowisku za dużo nie będziemy jeździć. No sami widzieliście jak on wygląda, na zewnątrz jest naprawdę fajny. Ogólnie w 13, jak ktoś tam nas ogląda, tą serię z 13. Czekaj Blonek. Dobra. Na co? Ja ten poprzeczniak zgarnę, ale fajnie to wygląda. Jak ktoś ogląda naszą serię z 13, to wie, że mieliśmy, na początku szukaliśmy sobie maszyn takich większych. Miała być w ogóle większa. Czekaj, opuszczę ją sobie. Dobra, gitara. Miały być większe sprzęty i uwierzcie, że takiego New Holanda znaliśmy i naprawdę epicko wyglądał. Było wiele lepiej w środku zrobiony, ale tak teraz... O kurde, jak poszedł, siema. Ładnie tam się bawisz. Idź tą łąkę, wiesz, którą? Tu jeszcze gdzieś była łąka obok. No wiem gdzie. To weź ją, no właśnie, weź ją tam, tni tam, nie ma problemu, także wiesz. Spoko, easy. Diamond squeezy. Zobacz, jaki niski pokos teraz jest, jak jest z jedną stronę z grabią. No. A tamten balon jak leci, daleko. Gdzie? Tam daleko. Gdzie? No tam na wprost. Ja nie widzę. A to zobacz u mnie. Gdzie? No może masz na lobby, dlatego wiesz? Na pewno, dlatego. Może balona mi wyłączyło. Nie, ja widzę balona. O, ty ma, nie masz karty. No i dobra. Dobra, tu sobie ciśniemy. Ogólnie planu na następny weekend... No, na następny weekend. A co? Już, koniec. Na... Kurde, aha, mi to podniosło. Dobra, ja sobie jeszcze przejdzie. Jo, jadę na wygazownię. Ja pierdzielę, znowu siadłem. Czemu to ten klawisz mi się z tym myli? Albo miałem kierownicę przekręcaną, dobra. Nieważne. Nie mamy na razie jak żadnych tam planów. Jest jedynie tam może małe nagrywanie. To zależy też dużo od pogody i jak to wszystko wyjdzie. Także jeszcze jakieś na nagrywanie mamy i mamy plan na vloga. Na Q&A jakie nagrywanie? Na vloga co? Jakie nagrywanie? No ten co dzisiaj był. Albo u Maćka. A albo ten, u Karola. Ten co dzisiaj był to pod koniec tygodnia. No. Ty przez piątek wyjeżdżasz. Ale on powiedział, że może w tygodniu. On zależy, powiedział, że dużo zależy od pogody. A, no to jo, no to jeżeli tak, no to na pewno do niego pojedziemy. No, jak nie, to jeszcze będzie coś Maciek może. A jak Maciek, nie... a jak nie, to na pewno jeszcze Karol. Karol, no także będziemy mieli jeszcze... I jeszcze jest plan na vloga i na Q&A, ale to musimy ogarnąć, bo Q&A musi być. I no. Ten vlog musi być, nagrywanie to już tam swoją drogą, ale vlog... Ja sobie od rana bym właśnie to pogadał, jak to byłbyś w szkole, ale to się zobaczy, bo to tak nam ten czas leci, że uwierzcie, masakra jakaś. Dzisiaj już niedziela też nam zleci.
Nic sobie nie pograliśmy zbytnio. Wszystko pod nagrywanie praktycznie. No bo jak 4 razy włączał serwer. O, musiałem, kurde, to byśmy już, wiecie, godzinę wcześniej mieli. O kur... Co? To właśnie przez ten pociąg tu tak laguje. Co tak, gdzie tu? Ja pierdolę. Uważaj, powoli. Uwaga, jest? Nie, co nie ważyłeś się, Tanas. Ważyłem. Ważyłeś? Musisz cofnąć, nie? No. No raczej nie inaczej. No nawet spora ta łąka, tak się nie wydawała. Szybko za ten. Co mówisz? Wiesz, że nie wydawałaś taka duża ta łąka. Ano. A jest taka dosyć okej, dosyć spora. Czekaj, nie wiem czy nie zacznę od tamtej strony tego kipować im. Czemu? Bo od końca bym to zaczął, wiesz? O fajne. Kurde, zobacz jak ona wypycha! No jo. Jak szybko ona opróżnia. Nie wiedziałeś? Dobra, super. Oj. Jak to kurwa wyglądało przez chwilę. Dobra, jedziemy sobie. Kurde, ciekawe ile mamy tego minut odcinka. Jak myślisz? 10? Co? Cze. Kurde, nie, tu wskręciłem. To nas sprawdzi. Za... Nie wiem właśnie. Teraz dużo pomogłeś. No tak 17 może będzie. Dobra, to jeszcze chwilę, ja sobie za 3 transporty zrobię. Kurde, pozgrabiałbym, ale się boję, że tego nie ogarnę. Teraz jeszcze... Tak, tak... kończę. No i tak, aha, już kończysz. No, no to dobra, to nie akurat. Ty sobie skończysz, ja sobie tu będę woził. Ja pierdolę, znowu nie ten przycisk, nie wierzę. Co ty robisz? No bo tu sobie ustawiłem, ja mam u siebie tutaj ustawione w kabinę. A tak u ciebie tu ustawiłem, teraz zawsze mi się myli, czy to jest ten, czy ten, bo te dwa przyciski są takie dziwne dość na tej kierownicy. Które? No te dwa. Czemu dziwne? No jakoś tak nigdy nic nie miałem podłączone. A u ciebie nie chciałem ci... Też zauważyłem, że nic na nich nie masz? O, tu masz jeszcze do zgrabienia kawałek. Gdzie? Na początek tam, nie? Który zbierasz? Dobra, ten zbieram. Dobra, ja sobie tutaj wezmę. Boże, znowu on jedzie. Ile on robi kursów dziennie? On węgiel wodzi. 30. Stoosobowy jest. Ruskie truskawki chodzi. Ruskie truskawki. O Boże, te węgiełki. O kurwa, to było kozackie, nie? Widziałeś tego mema, czy nie? Czego? To były ruskie, tak? Nie. O Jezu, truskawki na Śląsku. A węgiel zamiast truskawek. W tej wubiance. O Boże. Kozacko to wyglądało. Ty, tutaj jakoś tak jak mi się wydawałoby, jakby mniej trochę... A, bo tu z jednego było, jo? Tak. Jo, tak. Tak. Jo, powiedz jo. Już mnie przyzwyczaiłeś, to już możesz... Jo, zoba. Ja dotąd tylko dojechałem wtedy. Jo, dotąd. A jakbyś takie, jakbyś tak zgrabiał, to też by fajnie było. Więcej bym sobie się najeździł. Ale nie ma co narzekać, jest nawet fajnie, nawet spoko. Teraz wyszło, żeby nie zapeszać jak na razie jeszcze. Dobra, tutaj, tutaj, trzeba cię... O, co się odjebało się? Zbiera ładnie, kurde, ładny, ładna tekstura tego. Brączek, jak widzicie, tam składa właśnie. Nie będzie... składam, próbuję rozłożyć, właśnie... Ty jedną stronę jakoś żeś coś ten... złożył dziwnie. Dobra, ja sobie akurat zawinę rogala i trochę ten pokos jeszcze dokończę, choć tutaj daleko nie pojedziemy, bo zobaczcie jak procenty szybko... A nie, nie zobaczycie, bo będzie kamerka pewnie w tym miejscu. Niestety. Dobra, jedziemy. Podniesiemy ją sobie troszkę, żeby odciążyć. Co? Co tam? Co ty odwaliłeś, powiedz mi? Nie chcę zgrabiać mi. Ale ty... Dziwnie ją... złożyłeś. O kurna. Są to ścierwo jedno. Coś kamień wciągnął pewnie, a teraz ścierwo byś wyzywał, no. Którą łąkę tam skosisz? No, zabiegał za mną tak bardziej. Tam? No. Ja nie wiedziałem, że ta łąka jest. Patrz. Nie. Co ty robisz? No próbuję to zgrabić. Dobra, a tu jest jeszcze... Przyjedź to zobacz, bo jak nie, to się maszyna po prostu bugowała. Coś za dużo może raz kliknąłem, ale... No debilu! Masz! Boże, światło włączyłem. Kurde. Na chuj on tak trąbi? Przecież wszyscy wiedzą, że jedzie. Dobra, już wiem, tam coś po prostu się zbugowało. Bo to normalnie zgrabia. A że na milimetry normalnie, lekko tam bieżnikiem przytarłem. Ciekawe się to zrobi. O, ty skrót zrobiło, dobra. Dobra, jadę sam.
Co? Zostawiłem tam tak trochę poszarpane, bo nie da się zgrabić. Poszarpany. A, ale tu na początku zgrabisz? Tak. Już jadę. Dobra, wiem gdzie. Ogólnie piszcie, jakie gry chcecie zobaczyć jeszcze, póki tu Brączka jestem. Jakieś... Tak jak Brączka zaprasza na miecze i sandały, naprawdę fajnie. Boże. Co? Na miecze i sandały. Ale dalej się będzie? Nie. Będzie druga część. Będzie druga część i... Piszcie w komentarzach jakąś podobną grę, taką z dzieciństwa, którą pamiętacie, którą byśmy mogli sobie pobrać, czy nawet w przeglądarce by można było to nagrać. Później wam powiem. Jest jak co? Zobaczcie, jaka gra. Pewnie jakaś... Ja na pewno nagram 60 sekund jeszcze u siebie do siebie. No. Dobra, ładnie. Dobra, mamy wysypane. Nie wiem, będziemy chyba kończyć, bo to nie ma sensu. Co nie ma sensu? Przedłużenie tego odcinka, bo to co już mieliśmy porobić na tej jednej łące porobiliśmy i też chcę to jeszcze wyrenderować, dzisiaj wstawić. No, z 20 minut jest. Jo, na pewno jest. Mi się wydaje, że z 26-27 minut jest. Ale może mi się to tylko tak zdawać. Raczej nie. Zdawać się. Jo? To tak szybko byśmy to zrobili wszystko? 27 minut na serwerze jesteś, więc... Aha. No to kurde, nie. Fakticolo. Fakticolo, to ja jeszcze pojadę chociaż na pole, dojadę i zobaczę co chłopaki jak tam robią. Ja już kończę. Brączek kończy, akurat pokażę wam jak to fajnie zwija, polejdziemy sobie na tamtą jeszcze łąkę. Dobra, tam lekko przez krzaczki. On ledwo co idzie w górę. Powolutku, powolutku. Może przez krzaki poszedł. Nie, tutaj te krzaki to takie widzisz. A gdzie ta nas? Właśnie na łące za tym. Nie mogę się z tą zabrać właśnie, Krzyku? Gdzie to? Nie tu, ej, on tu zabiega z ognią, jo? Czy tak bardziej tam gdzieśmy robili te kosty, pasowaliśmy? Gdzie? Chodź tu. Widzisz mnie? Czy nie? Tutaj. No tu wróć w drugą stronę, przez mostek później. Ja cię będę prowadził. Czekaj. O kurde, ale fajna łąka. No no. Gdzie? W dole. Kostki niepozbierane. Teraz opier... O ja. Dobra, jedź tutaj do końca mostkiem. Ale dzi... O. Tędy? Tak, w prawo tu teraz. A to fajnie wygląda. O kurwa, się przestraszyłem. Akurat nad Brączkiem, gdzie teraz? Pod Brączkiem, w prawo. I będziesz już widział łąkę. Nie widzę. Jest, pomiędzy dwoma polami tam, widzisz? Na prosto. No ślepy jesteś. Słońce mi świeci w oczy. O Boże. Dobra, Brączek sobie dojedzie, właśnie chciałem chociaż zobaczyć. No, poczekaj. Ten... No wiem, poczekam, bo chcę zobaczyć te animacje i w ogóle. To nas fajnie sobie kosi. Ale to chodzi ta kosiara. Fajnie, nie? Ale zajebiście to wygląda, film by nagrał. No. Zrobiłby z tego coś. Ogólnie pod Tingerkę. Gdzie teraz? No i tu, co wcześniej, w lewo już było przed chwilą skręt, w lewo. Kurwa, byś mi nogi popcinał, uważaj trochę. Kostki niepozbierane. No to ta lata. O Boże. O Boże, ja idę zobaczyć co ty robisz. Pokażę nie! Ludziom. No nie idź! Idę to zobaczyć, ja aż wyjdę, kurwa, z Bingera. Przepraszam, co pan zrobi? Proszę kostki ty pozbierać mi. Nie, bo ja wjechałem na to pole, myślałem, że tam jest przejazd, no ja przyjadę. Nie, tu tak, to każde pole jest tak zrobione, że tu właśnie nie ma pomiędzy przez kraki, już sobie nie przejedziesz. Zero... No i co nie mówiliście, że on mam od pasażera, to ja na pierze zapierdalał taki kawał. O, tu, jo? Jo. Ole fajny ten Deutsch. A wy, który miał go mieć na Borusiowie, nie? Co? Coś się zbugowało do pomieszcza z tym. O kur... ale fajny. Dobra, pokaż Krzyku jak ty tam klikasz wszystko. O kur... o Boże, urwał ten... śmigło. Ale ty, na monitorku aż się wyświetla. Coś. Ale to się dopasowuje kozacko. No, widzicie, no naprawdę akcja Picabello mi się wydaje, że... Ale zajebista łąka, czemu my jej od razu nie robiliśmy? Nie wiem, tamta też nie była zła. 1500 łapek i lecimy sobie z kolejnym odcinkiem, wam się podoba ta seria. Także, no na kiszonkę, to na kiszonkę 2000. Jak dacie radę 2000, to jeszcze do piątku będzie kiszonka. Nie no, na pewno będzie, ale fajnie jakbyście wybili te 2000. Przydałoby się, o szybko muszę tu wysiąść i uciekać. O kurde, to już widzę filma z tego. O. Zajebisty zestaw, u mnie tak fajnie nie wygląda. Jest cieniami zawsze wszystko fajnie wygląda. Tak zajebiście. Ej, nagrywamy coś może, co? W tygodniu po szkole. No. I na tej mapie właśnie. Znaczy, na tej mapie nie. Bo ta mapa strasznie, wiesz, są takie ścinki, nie? I nie chcę też, żeby jak ma być film, to już tak, żeby było dość fajnie. O kurde, kozackie ta animacja. Jakbyś jeszcze miał bok, ta kierownica od farminga, nie? No. Kamera, fajnie. Tam będzie kamera, fajnie. Zobacz. Ale ujęcia dobre wyrobił.
No. Nie, naprawdę fajnie wyszło, ja wam dziękuję kochani serdecznie za uwagę i co, do kolejnego odcineczka. Na razisko i trzymajcie się, cześć! Cześć! Cześć!